Głoszenie Ewangelii należy do priorytetów naszej formacji i działalności, mówi Andrzej Solecki, który jest jednym z założycieli działającej od ponad 25 lat wspólnoty Przymierza Miasto na Górze w Bielsku Białej. Charyzmatyczna wspólnota, której początkowo ojcem duchownym był dziś już nieżyjący dominikanin ojciec Joachim Badeni, liczy obecnie około 200 dorosłych osób i należy do światowego łańcucha wspólnot Miecz Ducha. Jej członkowie założyli też katolicką szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Wspólnota zasłynęła z licznych przedsięwzięć ewangelizacyjnych. Andrzej Solecki, mąż i ojciec dwójki dzieci, lekarz specjalista chirurgii, który kieruje prywatnym szpitalem chirurgicznym w Bielsku Białej, podkreśla, że wspólnota Miasto na Górze została zrodzona z ewangelizacji. Dlatego od początku, czyli od ponad 25 lat, stara się spłacić swój dług wdzięczności Bogu, stawiając głoszenie Ewangelii jako jeden z priorytetów swojej formacji i działalności. Realizujemy to powołanie poprzez ewangelizację indywidualną, najbardziej skuteczną. Regularnie, przynajmniej raz w roku, organizujemy seminaria odnowy w Duchu Świętym, a od 2 lat prowadzimy kursy Alfa, wylicza. Przy wspólnocie od wielu lat działa prężnie stała diakonia ewangelizacji wśród alkoholików, prowadząc cotygodniowe spotkania w kilku ośrodkach odwykowych oraz diakonia pracy z trudną młodzieżą. Z naszej wspólnoty wypłynęła inicjatywa Tygodnia z Ewangelią w Bielsku Białej i od początku wspólnota w różnych formach jest zaangażowana w to dzieło, zaznacza przedsiębiorca. Bielska wspólnota współpracuje ściśle z Wydziałem do Spraw Ewangelizacji Kurii Bielsko-Żywieckiej oraz z wieloma innymi wspólnotami i ruchami zaangażowanymi w nową ewangelizację w Polsce i za granicą. Członkowie wspólnoty ewangelizują w Kazachstanie, a jedna osoba świecka od lat przebywa z misją ewangelizacyjną w Papui Nowej Gwinei.